Hej wszystkim, dzisiaj przychodzę do Was z haulem, ponieważ haul na moim kanale nie był już od dłuższego czasu i będzie to haul ubraniowy, więc jeżeli jesteście zainteresowani takim filmikiem, to zapraszam Was do oglądania. Zaczniemy od Primarka, bo stąd chyba sobie najwięcej zakupiłam rzeczy. Więc pierwszym zakupem jest ta oto bluzka. Jest to taka bluzka, dlaczego ona jest brudna? Teraz uważam, że jest brudna. Będę musiała ją uprać potem. Jest to bluzka cała w paski. Ja już właśnie od dłuższego czasu chciałam mieć taką bluzkę luźną w paski. Ogólnie od niedawna właśnie widziałam wszędzie dziewczyny chodzą właśnie w takich bluzkach z paskami i widziałam dużo takich bluzek na internecie wszędzie i mi się takie bluzki bardzo podobają. Bardzo mi się podoba, jest bardzo taka luźna, fajnie właśnie wygląda na ciele, ale z tyłu jest ona kompletnie inna. Z tyłu ona ma takie wycięcie i pod tym wycięciem ma materiał. Jest to taki śliski materiał i moim zdaniem to właśnie fajnie wygląda, bo niby jest taka zwykła, ale z tyłu jednak jest coś innego i wydaje mi się, że będzie właśnie fajna na lato i wiosnę. Kolejna bluzka mi się bardzo spodobała. Ona jest już bardziej taka nie wyjściowa. Nie, jest wyjściowa, ale jest bardziej taka w stylu bardziej takim wyluzowanym, powiedziałabym. Więc jest ona cała szara, ale jest takim napisem i w tych literkach są postacie jakichś komiksów, więc bardzo mi się spodobała. Uwielbiam właśnie motywy komiksów na bluzkach. I co jeszcze uwielbiam w Primarku, to to, że większość właśnie koszulek ma zawinięte rękawy, mi się to bardzo podoba. Moim zdaniem koszulki właśnie z takimi zawiniętymi rękawkami bardzo fajnie wyglądają. Jakoś to do mnie właśnie przemawia i mi się bardzo podoba. Jest taka fajna, luźna i tak, już nie mogę się doczekać, kiedy ją założę. Kolejna bluzka jest bardzo podobna, ponieważ także ma motyw komiksów, ale te komiksy są na całej bluzce. A widzicie to? Widzicie to? Widzicie to? To jest z przodu i z tyłu. I znowu ma ten napis tutaj z przodu. I mi się bardzo to podoba. Jest tak samo luźna jak poprzednia. Chociaż wydaje mi się, że to jest bardziej luźna, bo wzięłam większy rozmiar, bo nie było już, znaczy mojego nie było rozmiaru, więc wzięłam większy. Ale nadal jest fajna. Nadal jest. Na serio super. Znowu to jest zawinięte rękawy. I tak, wydaje mi się taka, ona jest taka inna, taka przyciągająca uwagę mi się zdaje. I tak, też mi się bardzo podoba. Nie wiem dlaczego trzymam ją jak ziborek, ale okej. I tutaj ostatnią rzeczą z Primarka jest to opaska. Możecie się domyśleć, jest to opaska właśnie w kwiatki. Taka kwiatowa opaska, bo widziałam te opaski już normalnie wszędzie, wszędzie na internecie, wszędzie na ulicy także. Jest to tak jakby wianek i moim zdaniem będzie to właśnie idealne na lato, na wakacje. I już nie mogę się doczekać, kiedy ją będę mogła założyć. Okej, teraz przechodzimy do River Island, mojego ulubionego sklepu na całym świecie. Kupiłam sobie taką bluzkę. Na pierwszy rzut oka jest ona taka zwykła, biała bluzka, ale ma ona tak jakby takie paski wszędzie. I można powiedzieć, że ona jest trochę taka cropped, w sensie, że jest taka jakby crop top, ale nie do końca, bo widać trochę brzucha, troszkę brzucha. Ale powiedziałabym, że to jest pomiędzy taką normalną bluzką i crop top właśnie. Więc to mi się bardzo podoba. Jest ona biała i już od dłuższego czasu chciałam mieć taką bluzkę właśnie. Taką niby zwykłą, niby niezwykłą, taką właśnie taką chciałam mieć. I teraz pokażę Wam mój najlepszy zakup w całym swoim życiu prawdopodobnie. Więc są to spodnie. Ja nigdy nie kupowałam spodni w River, więc to był mój pierwszy raz. Ale się nie zawiodłam na tych spodniach, bo są po prostu mega, mega, mega. Więc są to takie jeansy. Mają dziury tutaj, gdzie nie, gdzie mają dziury. Nie są to takie dziury bardzo widoczne, ale ja właśnie chciałam mieć takie bardziej zwykłe jeansy, bo większość teraz moich jeansów ma dziury takie właśnie na kolanach, które bardzo widać, a chciałam takie jeansy, z którymi będę mogła większość rzeczy właśnie w mojej szafie zestylizować. I są to takie jasno-jeansowe jeansy. Nie wiem, czy to miało sens. Jasno-jeansowe jeansy. Mają gdzieniegdzie dziury, ale najlepsze jest to, że one są mega wygodne i dopasowują się bardzo dobrze do ciała, co jest mega, mega plusem. I widać, że są bardzo dobrze zrobione, więc na pewno przez dłuższy czas w mojej szafie pobędą na pewno. Okej, tutaj przechodzimy do Topshopa. Jest to ostatni sklep, który odwiedziłam. I kupiłam w nim tylko jedną rzecz, ale jest to naprawdę piękna, piękna rzecz. Jest to bluzka.
czyli mam być dokładna. Ta bluzka wygląda tak, znowu paski. Bluzka jest w ciemno niebieskie i białe paski. I oczywiście coś najlepsze w tej bluzce to koronka na końcu rękawów i oczywiście na dole bluzki. Moim zdaniem to jest mega urocze i to pięknie wygląda. Fajnie właśnie się komponuje, komponują się właśnie paski z koronką, więc jest to moja ulubiona kompozycja ever. Jakoś mi się wydaje, że ever mówię w każdym moim filmiku. Ups. I to też powiedziałabym, że nie jest do końca crop top, ale nie jest to też bluzka normalna, bo troszkę widać brzucha. No ale wydaje mi się, że to jest znowu idealne na lato, na te cieplejsze dni. Już nie mogę się doczekać, kiedy ją założę, bo jest piękna. I właśnie patrzyłam, bardzo fajnie komponuje się z tymi jeansami z River Island, więc bardzo, bardzo fajnie pasują do siebie te jeansy i ta bluzka. Okej, więc mam nadzieję, że spodobał Wam się ten haul. Jeżeli tak, to oczywiście nie zapomnijcie o łapce w górę. Jeżeli jesteście tu nowi, to możecie mnie oczywiście zasubskrybować, nie obraża się. I będę widzieć się z Wami w następnym filmiku. Pa, pa! I będzie to haul zakupowy. Ciuchowy, ubraniowy, tak. Cześć wszystkim, dzisiaj przychodzę do Was z haulem ubraniowym. Nie. Hej wszystkim! Na moim kanale nie było już... Już. Trzy razy w jednym zdaniu powiem już okej.